Siema, siemanko, Laki z tej strony i właśnie idziemy z moim synkiem na zakupy świąteczne do centrum handlowego, gdzie znajdziemy ozdoby świąteczne, właśnie O, tak. właśnie tutaj! Ty, ale fajne bombki kolorowe, gwiazdeczki, ale będą dzisiaj super święta, znaczy w tym roku. No, będą super święta. Ta choinka za wysoko jednak będzie tutaj sufit dotykała, to nie, nie, ej, słaś, słaś, stamtąd, bo zaraz Oj, tutaj bo mnie ktoś przyjdzie ze okrzyczą, sklepu. jeszcze okrzyczą mnie. Dobra, No. wchodzimy do sklepu, dawaj, dawaj. Artykuły Artykuły świąteczne, świąteczne. Okej, okay. Tutaj jak widać są prezenty. Wow, ile Wow! tutaj zabawek jest, jocie, ale tu jest Ej, tato, super. chciałbym dostać te cymbałki na święta. Cymbałki? Cymbałki? No. No ale to nie ja, zaraz ogólnie napiszemy list do świętego Mikołaja, także chodź Ty! może tutaj w tym kierunku. Dobra, a ja już mam pomysł, ale cię zaskoczę tym listem do świętego Mikołaja, zobaczysz, Już chodź. wiesz, co chcesz dostać od świętego No, Mikołaja? A wy, tak. słuchajcie, wiecie, co chcecie dostać od świętego Mikołaja? To napiszcie teraz w tym momencie w komentarzu. Okej, okay, dobra, wchodzimy. O, artykuł jest podróżniczy. Ciekawe, co tutaj jest ciekawego. O, witamy. Dzień dobry. O, dzień dobry, witam. Czy chcieli Państwo kupić jakieś lampki albo dekoracje świąteczne na dom? Te lampki są najlepsze, jakby Państwo chcieli kupić na swój dom, albo tutaj mam Tak, Państwu tak, takim. tak, tak, tak. Tak? Bierzemy, te lampki są kolorowe, fajne, nie? Bierzemy Proszę je. bardzo, tutaj wyrzucam. Super są. A tu jeszcze dzwonki. Ding dong, ding dong. Tutaj Weźmy mogą takie Państwo sobie wziąć. do drzwi. Ding dong, ding dong, dobra, bierzemy ding dong, ding dong. Nie, 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 to nie my, to nie mój syn skakał po choince tutaj na zewnątrz. Dobrze, spokojnie, nie ma co się martwić. Także życzę miłego obstrojenia domu i zapraszam do Schowałeś się naszego z świętego reniferem? Mikołaja. Jazda, zdjęcie z reniferem, proszę, tata. Dobra, już, cyk, pyk, chodź, do świętego Dobra. Mikołaja, bo tutaj w centrum handlowym jest święty Święty Mikołaj. Mikołaj jest Wow, tutaj, no święty nie wierzę. Mikołaj, ale super. Słuchajcie, kliknijcie teraz w tym momencie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, dobra, idziemy do świętego Mikołaja. Ej, czekaj, tu jest chyba jakieś Czekaj, miejsce świętego Mikołaja, widzisz? trzeba na niego poczekać. Ja już tu sobie siądę, fajnie? Zobacz, jakie są prezenty pod choinką. Tutaj jakiś jest prezent zielony, zobacz. Czy to dla ciebie? Weź, czy jest podpisany Patrz panem się! Szlaków? Święty Witam Mikołaj, dzień wszystkich. dobry! Dzień dobry. Kto tutaj do świętego Mikołaja przyszedł? Czy mają państwo już Ja! list napisany? Właśnie mamy i teraz będę pisał, ale mogę szepnąć panu na łóżko. Tak, Zapraszam, siadaj na Zobaczcie, mój kolana, synek jest młodzieńcze. normalnie w świętym Mikołaje. Ja ogólnie teraz nagrywam to wszystko i nagram na YouTube. Patrzcie, jak mój syn super się To zachowuje z tak, świętego to Mikołaja. dobrze. Dzień A dobry, byłeś ja dzisiaj, bym... byłeś grzeczniutki? To oczywiście, no tata, powiedz, że byłem dzisiaj Mój synek był bardzo grzeczny i proszę ogólnie przyjąć jego prośbę o prezenty, bo my już zaraz bierzemy te wszystkie choinki i idziemy do nas do domu ozdobić dom. Wiesz co, ja panu dam tutaj list na świętego Mikołaja, pan sobie go Dobrze. przeczyta i mi przyniesie prezent Tak, 6 grudnia. i my już idziemy stroić dom w ozdobach świątecznych, co nie? Pa, pa. Tak, do widzenia. Do widzenia. Wow, ale już się ciemno zrobiło. Zobacz, jak te choinki ładnie świecą z tego. Weźmiemy jeszcze parę, co? Zdobimy tam w Ale ogródku. czekaj, czekaj, bo tu jakoś są poustawiane dziwnie te choinki. Może one są na sprzedaż albo coś? Cześć, posłuchajcie, jeśli chcecie sobie zabrać te choinki, to wiecie, że musicie zagrać w Podłoga to Lawa. Dwa razy musicie wygrać. Jak podłoga Tata, to zostaw lawa? te No. choinki! I uwaga, jeśli wygracie, to wam daję za darmo te choinki. Uwaga, podłoga No. to lawa. Jak ledwo co? Udało Patrz, się. równo jest, na tym samym drzewie jesteśmy. Ładnie, No. z powrotem chodźcie na ziemię i uwaga. Podłoga to lawa! Podłoga to Lawa. lawa. Wow, Udało udało nam się. się. Możecie teraz zabrać sobie ile choinek chcecie do swojego Juhu! domu. No Za to idziemy. Dobra, to To bierzemy, tata. Wszystkie bierzemy. idziemy, to dzięki. To była super świąteczna gra. To idziemy do naszego domku chyba, co? Tak, już w stronę naszego domku, ale poczekaj, tak, nie za szybko, nie za szybko iść. A co tu jest? Jakiś szpital czy coś? No, 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 Patrz, no. ej! Jakaś Hej, wróżka! chodźcie, chodźcie! Wróżka Zapraszam. zagniotka! Ty, co to w Posłuchajcie, ogóle jest ja jestem. za ten? To jest moje stoisko, wróżka magiczna. I ja wam muszę dzisiaj powiedzieć, że ktoś z waszej rodziny dzisiaj niespodziewanie wpadnie do lawy. Po drodze nam pani powie, bo my idziemy do domu. O co chodzi? Jak kto wpadnie do lawy? Nikt z naszej rodziny nie wpadnie do lawy, bo my jesteśmy najlepsi w podłoga Musicie to lawa. uważać, tak mi dzisiaj karty pokazują. Pokazałem wam, że dzisiaj ktoś z państwa rodziny Lakich może wpaść do lawy. Musicie uważać na siebie dzisiaj. No dobrze. No. Nie, nie wiem. Rakuś, Uważajcie. to chyba jakieś tam gadanie. Co? Zobacz tylko na to, jaki tu już dużo śniegu napadało, to już śnieg pada? Ty, no to musimy zająć się odśnieżaniem przecież tego
całego naszego placu. Jocie, no właśnie. Weź mi, podaj mi łopatę i bierzemy szybko tutaj się za odświeżenie. Tylko jestem... Trzymaj łopatkę. Czemu tylko dookoła naszego domu jest taki ten... Dobra, przystroimy... O, jeszcze pokażę tutaj, jak przystroimy swój dom. Dobra, ja myślę, że tutaj będzie... widziałeś to? Ej, ty, tu lawa, uważaj na tą lawę, bo to spełni się te zagaszanie wróżki. Szybkie odśnieżanie, dobra, ogólnie jutro pewnie też śnieg napada, to po co ja mam teraz odśnieżać? A tutaj kto? Kogoś tutaj słyszałem? O, Frania, ciekawe co ona tam robi, czekajcie, co ona tam robi? Nie słyszę. Ona śpi, aha. Dobra, zamykam okno, ja idę do dużego. Może mi pomoże trochę poodśnieżać. Porzucamy się razem śnieżkami, bo my jesteśmy dobrymi kumplami. Duży, co ty tam na dachu robisz? Siema, stary! Popatrz, ja tutaj normalnie odśnieżam, bo nasypało nam tyle śniegu na naszym serwerze, że dosłownie nie wiem, co się stało. Ty, święta nadchodzą i dlatego to wszystko jest tak właśnie... Siłownie mi zasypało! No dobra, to ci pomogę, to ci już tutaj zobacz, jak my tutaj szybko odśnieżanko robimy. U mnie pod domem też napadało. W ogóle dzisiaj Lakuś zrobił list do świętego Mikołaja i zobacz. Ej, co ty? Nie, bo co ty tu śnieżkami jakimiś mnie rzucasz, obrzucasz? Ale czekaj, musimy tu jeszcze sobie tutaj tak, okej, okay, odśnieżać. Dobra, odśnieżymy, ja ci pomogę tutaj, dobra, co dalej? Okej, o, skończył mi się akurat ten. Ej! Z łopata. Pejdź, ej! Widzisz, Frania, jak po krzaku idzie? Gdzie? Tam. Ty, przecież ona spała przed chwilą. Jak ona? No! Ej, czekaj. Patrz, ona idzie... W którą stronę ona? Tam z lewo, ej! Tam z lewo! O nie, ona... Frania! O nie! Ja cię! Ty, a ktoś mi mówił, że ktoś wpadnie do lawy dzisiaj, nie wiem. Duży, ty, pomóż mi, co ona? Ej, Frania, stój, gdzie ty idziesz? Frania, dziewczyno moja. Ty, ona się nie słucha. Ona myśli, że śpi, czy co? Idziemy. Ja nie wiem, ona tak jakby, ona lunatykuje, czy co? Halo, pobudka. Lawa znowu, uwaga, ja zalewam wodą. Ja cię nie mogę, co tutaj się w ogóle dzieje? Frania, stój, Frania. Ogólnie czekaj, zastawię jej tutaj, o, mur. Ja stanę tutaj przed nią. Frania, nie ma przejścia. Pobudka. Ej, ona coraz szybciej idzie. Pobudka. Ona coraz szybciej idzie. Patrz. Ej, nie, teraz musimy, chodź w stronę domu. Chodź do ciebie. Chodź w stronę domu, do mnie. I ja mam taki specjalny budzik, alarm. Tak, musimy ją wybudzić. Który właśnie ona obudzi, obudzimy ją. Dobra, bierzemy ten alarm, ja szybko go zerwę z domu. Cyk, okay, tak, masz jakiś budzik, ona też potrzebuje ty i ogólnie ostatnio ci się coś chata rozwaliła, kto to ci zrobił, takiego ten? A nawet nie pytaj, idziemy szybko, dobra, mam nie pytam. Mam alarm, szybko lecimy, alarm. Ona już... Musimy znaleźć pomysł jakoś, jakby ją wybudzić, bo ona cały czas chyba śpi, tam lunatykuje. Śpi, ale patrz, idzie jak w jakieś pułapki, trzymaj ten alarm. Ja nie chcę na to patrzeć. Duży, pomagaj mi, duży, chodź. Stawiam budzik. Drink, drunk. Alarm. Wybudź się. Zniszczyła to. Ej, co jest, ona ominęła to. To musimy zniszczyć, bo ona tam wpadnie. Ty, czekaj. Łocie. Patrz, jak mało brakowało, widziałeś to? No. Co ona robi? Frania, halo, pobudka. Ding dong, kupiliśmy ogólnie się, zobacz, choinkę świąteczną, no wstawaj, pobudka. Ty, Duży, masz jeszcze jakiś pomysł, żeby ją wybudzić? Może iść do sklepu ze zbrojkami, taką przeciwlawową, może, nie wiem, może ją jakoś ubierzesz w to albo coś? No dobra, bo ja muszę, bo co jak ona zaraz wejdzie znów w jakieś jeziorko lawy? Dobra, biegnę szybko tutaj do lawowego. Ej, słuchajcie, moja Frania lunatykuje i nie wiem naprawdę w jaki sposób mam jej pomóc, bo nie mogę jej wybudzić. Czy tu jest jakaś zbrojka? Nie, tutaj są TNT, pamiętam, tu TNT kupowałem. O, jest! TNT zbrojka lawowa. Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Tutaj, proszę. Okej, widzę, że potrzebuje pan zbrojkę lawową.
Coś się dzieje, coś się dzieje. Powiedziano mi, że ogólnie ktoś wpadnie do lawy dzisiaj, albo z mojej rodziny, albo ja, dlatego ubieram tą zbrojkę. Moja dziewczyna nie może się wybudzić, biegnę szybko no do niej. No to niech pan szybko leci, niech pan tyle nie gada, tylko leci uratować swoją dziewczynę. Do no widzenia. Dobrze. Co się dzieje, żeby tylko gdzieś tam nie było jakiejś bajorkiego z lawą. I co ta zbrojka w ogóle potrafi? Śni mi się woda. Woda i lawa. Gdzie ona jest? Szybko biegnijmy do niej. Mam super zbrojkę i mogę jej w jakiś sposób... O, jest tu! Śni mi się woda i lawa. O nie, może się utopić. Musimy ją robić i robić szybko z most. Most. O, ej, Lucky! No przecież... Ty, jaki ty jesteś pomocny, naprawdę! Frania, halo! Obudź się! No, obudź ją, bo ona nie może w ogóle do wody wstąpać. Ding dong, no próbuję, już wszystkie budziki z domu wziąłem. I teraz, czekaj, gdzie, w którą stronę ona idzie? Nie mam pojęcia, ale musimy najpierw obrać cel w jakiś sposób, żeby zobaczyć... O nie, no nie gadaj. O nie? Ty, jak... Co? No zobacz... Przecież ona w tym kierunku idzie, my musimy teraz szybko jakoś obniżyć poziom tej lawy tutaj, bajorka. Musimy obniżyć? O ile? Jak? Nie wiem, czekaj, tu jest jakiś strumień, tu jest jakaś rura, która biegnie w tym kierunku. Obniżyć poziom lawy, dobra. Halo, czy ktoś tutaj jest? Jest tutaj, dobra. Lawa, powrót, jezioro, lawa, miasto, dobra, jezioro. Biegnę. Wyłączyłem już poziom wody. Wyłączony jest. Wyłączony! Dobra! Ej! Obniża się! Obniża się? Frania, pobudka! Frania, pobudka! O nie. Obniża się! Szybko! Okej! Okay. Trzymaj na barana, Frania. Jak się obniżyło? Dobra, trzymasz się mnie, dobra. Dobra, ty, już nie ma tej lawy, już nie ma lawy, ale super, uratowaliśmy w końcu Franię. Co jest to? Pobudka. Gdzie jestem? No. Frania! Ty, no dopiero teraz się obudziła, duży, czaisz to? No nie. Co ty tu robicie? Gdzie tyle budzików. Tyle budzików mieliśmy tutaj przy sobie i budziliśmy ciebie, a ty nic, dosłownie nic. No, właśnie. Gdzie jestem? Gdzie byście mnie wynieśli? Co tutaj jest, jakaś dziura? Sama tu przyszłaś i doprowadziłaś nas do jakiejś siedziby. Nie wiem, jakaś rura tu jest. Luna, ty kopałaś chyba, ty lunatykowałaś, cały czas spałaś, jakbyś normalnie tak... Nie, no wam się wydaje, ja nie lunatykuję i nie chrapię. Ty, no i weź wytłumacz, wytłumacz, nie? Wracamy do domu, natychmiast. Wam się to chyba wydaje, przecież to jest niemożliwe. O, i tutaj ten most, szłaś po tym moście. Ja musiałem ogólnie... Co za most? To siebie się spytaj, co za most. Cały czas szłaś do przodu, przed siebie i nie dało się ciebie obudzić, no. Ja tak nie śpię, ja śpię. O, Jacie, a co to za lawa przed nami? Co to jest? Czekaj, przecież my tędy nie przejdziemy. A faktycznie, może mi się coś śniło, że ja w jakieś pułapki chciałam wejść, że do lawy chciałam wskoczyć. To ci się nie śniło, to było naprawdę, ty lunatykowałaś. Nie, mi się to śniło, Lucky. Ojacie, i co teraz? Ale ja mam świadka, to duży ci też to wytłumaczy. Ciekawe, to przez co ta lawa tutaj jest? To ta wróżka musiała coś nakombinować. Jacie, no nie, ale jak będzie taka lawa, to nie będzie śniegu. Tam spójrzcie, tutaj już za nami zacznie zaraz śnieg padać. Jacie. Ale ogólnie, ale tutaj się wydarzyło dzisiaj duży, dużo, naprawdę. No dzisiaj naprawdę, ty, w sensie, śnieg jest, patrz. Przespałam. Ty? O, Jacie. Naprawdę! Pokazuje się! Pada śnieg! Słoniec, wielki sań! A Mikołaj, tutaj święty Mikołaj, czeka na grzeczne dzieci. Jak ja lubię okres świąteczny! Dobrze, tutaj całą okolicę nam zapadała, ale super, musimy choinkę naszykować! W końcu święta tuż! Przecież już jest koniec listopada, za chwilę będzie Mikołaj, wszystko będzie super! Ojacie, właśnie na Mikołaj! Ojacie! Ja dla ciebie, Lucky, ciasto upiekłam na Mikołaja. No super. Ty, a rodziców już zaprosiłaś, żeby rodzice też ogólnie przyszli na święto? Tak, rodzice psy przyjdą. Dzisiaj w ogóle ten, z Lakusiem był mój świętego Mikołaja, już napisał list do świętego Mikołaja, wiesz? Naprawdę? A ty, Lucky, kupiłeś już te lampki na dom? O,
Właśnie, chodź, może przystroimy trochę nasz dom, proszę bardzo. Ja tutaj już trochę przystrajam zewnątrz, możesz tutaj zobaczyć. Tutaj okno w ogóle było wcześniej, czemu tutaj okna nie ma? A nie wiem, nie takie wiem. Takie większe. To te w sumie teraz już jest zrobione. Dobrze, ja tutaj na zewnątrz już zakładam. Ty, gdzie na zewnątrz? Ja pod domem, zobacz tutaj. Ja widzę, ja za tobą tutaj na dach zakładam. No dobra. Ty, to będzie kolorowy nasz domek świąteczny, ale super. O, Lakuś, może chcesz nam pomóc? Chcesz, no przyszedłem tutaj specjalnie, przecież byłem z tobą w sklepie i będziemy stroić na święta lampki, ale masz fajnie. Lampki. Połóż naszą choinkę, wyrzuciłem ci tutaj choinkę gdzieś w ładnym miejscu, w najbardziej widoczniejszym, ponieważ jest to bardzo duża choinka. To chyba na... ale co, to robimy to tutaj gdzieś w okolicy? Możemy. Wow. Bo, ale super. Bo mam jeszcze taką. Czekaj. Może... To można więcej poustawiać. Może na tą w ogóle poustawiam, czekaj. Pohijacie, chcesz zrobić choinkę na choince? No. Pohijacie. Ty, no dobrze, zobacz, w środku jest, widzisz? Wow. Ta zielona, ale... taka ta. Widzę. Choinka w choince, aleś zrobił tata. To będą magiczne święta, może będzie dwa razy więcej prezentów. No, także juhu, super, ja że do końca oglądaliście i się manko. Codziennie filmy na moim kanale, czyli codziennie oglądacie filmy na moim kanale, wbijajcie link w opisie na Facebooku i klikajcie łapeczki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem i pa, pa. Siemanko. Pa.